Urodziny! Nie Siema! To my! Wszystkiego najlepszego dla nas. A że tak. gwiazda, kurde, na swoje, to nie musi przychodzić o czasie, to my też sobie nie przyszliśmy o 14. Happy birthday to us. To us, dokładnie. Byliśmy dlatego tak spóźnieni, bo najpierw Mariusz tańczył na stole, jak Madonna sukienko w górze, a później ja. I śpiewaliśmy sobie. Happy tak. Birthday Mr. No, President. Oddajem. No, musieliśmy wyrzucić to z systemu, jak to się mówi. Tak, bo klisza pękła i Facebook od razu to zabanował, no, więc no. dopiero teraz jesteśmy po banie. Byłby za wesoły Gamecast i nie możemy tak nie robić. Może być. Profesjonalne nagrywki, profesjonalne studio i profesjonalne newsy, które na Was czekają. Dziś same poważne tematy. Tylko i wyłącznie takie. Dlaczego tak się cieszymy i dlaczego celebrujemy? Bo setny Gamecast, proszę Państwa, 21 sierpnia. Roku 2022. Lipca. Lipca. Lipca, Lipca widzisz. Julii Lidika otworzyłem niechcący. Tak. Tak. Wyskoczył z wrażenia. Mariusza tak Latpa tak ktoś świętuje. Tak, to się cieszy. Dzieje się rzeczy. Trochę zebrałem cyferek. O, właśnie. Ale nie ze 100 odcinków. A ja zrobiłem trochę <laughs> czego innego. A i też nie ze 100 odcinków. Nie da się ze 100 odcinków, bo to jest za ciężkie. Ogólnie jakby poza tym my nie prowadziliśmy tego wspólnie od 100 odcinków, bo gdzieś tam kontynuujemy to, co zaczęli inni przed A, tak. nami. Więc sobie <laughs> zostawiłem takie nasze, ale dla podbudowania naszego własnego ego powiem, że jak sobie sprawdzam, gdzieś tam o podbinie, to jest 73% wzrost w porównaniu od poprzednich lat czy tam lata, półtora roku, ileś tam było, okazuje się, że 100 odcinków temu, to znaczy 70, 100, jeden <laughs> rok temu, to 70 odcinków temu, tak się, czyli taka częstotliwość wcześniej była, jak widać, różna, no. różna, że tak powiem. I, I jakby problemem było to tak naprawdę, że tu jest kilka platform. Jak sobie tak sprawdzałem te statystyki, to na pojedynczych platformach jest tak, no, mogło być lepiej. Ale jak sobie to zbierzemy do kupy, to trochę, trochę się tego składa. Więc na Spotify w ostatnim roku 1800 odpaleń i 1800, 1700 coś tam odsłuchań. Czyli jak ktoś już odpalił jakiś odcinek, to wysłuchali prawie 98% odcinków od deski do deski. I to nie byliśmy my. To nie byliśmy my, bo ja w życiu raz sobie puściłem Spotify'a tylko kiedyś. Ale potem pomyślałem, że nie będę jechał samochodem i słuchał sobie, sam siebie, bo jeżdżenie po narkotykach to średnia sprawa. I bardzo dziwnie się wtedy czuję. Ze Spotify y, zabawna statystyka: nie mamy w naszej grupie żadnego słuchacza w wieku 23 do 27 lat. No to ciekawe. Mamy wcześniej trochę słuchaczy, później mamy jak wiadomo najwięcej <laughs> słuchaczy, bo to wszyscy jesteście starzy. Y, ale tak, 23-27: ani jedna osoba w ostatnim roku nas nie słuchała. Nikt w tym przedziale wiekowym. Nikt. Na YouTubie 6 tysięcy, wyświetleń prawie. Tych też z ostatniego roku to wszystko jest. 755 y, godzin watch time'u, czyli takiego ciągłego oglądania. To jest trochę. Gratulujemy w wytrwałości. Nam by się nie chciało tyle nas samych oglądać Wie, pewnie. Wiecie ile to jest y, godzin w grze, więc y, to, to wyobraźcie sobie, że macie 755 godzin w Wiedźminie. Tak, no to bardzo dużo. Podbin y, 1001 pobrań i to n, nigdy się nie dowiemy co to jest, ale z tego co ja wydedukowałem to jest Apple, iTunes na Apple, słuchanie tak. przez Safari. Nie wiem na jakim, jak to działa do końca? I Deezer. Co ty gadasz? Ogólnie zbite jakby, co nie? No. Najlepszy odcinek, czyli ten, który był najczęściej pobierany i słuchany, co? Jakiś nasz rant i napierdzielanie w cyberpunka? Aha, bo to poszło i wywiad z yy, Głukowskim. O proszę. To drugi odcinek, to, a potem już one tam się mniej więcej równomiernie... To najczęściej rozkładają. w podcaście. Tak. To jest właśnie ciekawostka. Tutaj Wam dodamy, że by też tu są zaniżone, bo jeżeli ktoś wejdzie i przesłucha kawałek na podbinie, na którym dowolny to nie zlicza, tylko to zlicza całe od A do Z. On ki. dziwnie jakoś to strasznie robi, tak, tam jest dużo też platform podpiętych, ale to są oddzielne niż, niż te wszystkie, które Wam zaraz wymienimy. Potem już to się tak w miarę równomiernie rozkłada pomiędzy odcinkami, ale też nie chciałem wypisywać czwartego odcinka, gdzie mnie nie ma. Jest Karolina zamiast mnie, ale o tym nie będziemy mówili. A, bo ja bo ja nie... bo dobrze się słucha, Tak, rozumiem. no właśnie. <laughs> Dokładnie, tak było. A i widownie na podbin Polska, USA, UK i Brazylia na trzecim miejscu. I to nie jest to, że to są trzy odsłuchania z Brazylii, tylko jakieś siedemdziesiąt parę. Co ty mówisz? Odsłuchań z Brazylii, czyli ktoś po prostu w Brazylii słucha odcinku? <laughs> te tancerki, które nie pamiętam jak się nazywają, takie nawałowe. Tak, i to no nie naprawdę. może być jakby, wiesz, w VPN, chyba że ktoś ma na stałe ustawiony VPN z Brazylii. Nie. Bo to każdy odcinek jest z Brazylii obejrzany po prostu. <laughs> Pozdrawiamy naszych słuchaczy w Brazylii, z chęcią przejdziemy do was na nagrywkę. O... Nawet za zwroty się zgodzimy. Ola amigo. Ola amigo. <laughs> jak to mówią? ja szybko powiem. Co mówi pleniący człowiek oddający komuś kotka? Kotka? Kotka. Maskotka. No A ty jest tam gotowy, nigdy nie biorę telefonu do stałego. Dlatego nas słuchają. To jest to. No i Facebook audycji. Galaktusowego nie liczyłem, bo galaktusowego jest trochę za ciężko. Policzymy tam, rzucamy też inne rzeczy. Mhm. Plus Galaktusa Facebook był gdzieś tam rozwinięty, jak już na niego wskoczyliśmy. Więc Facebook audycji 52,5 tysiąca zasięgu. O, ładnie. Ostatnich to jest. To samo pamiętajcie, że nadajemy naraz na galaktus. Twitcha nie liczyłem, nie liczyłem. nie liczyłem, nie liczyłem galaktusowego, gdzie jest większość osób. Nie oszukujmy się. No. Y, bo to jest jakieś tam. No większość osób siedzi na galaktusowym tak naprawdę i przez galaktusa nas ogląda. No i trochę się tego nazbierało. jakie robaky są? Jakie, robaki, re, jakie le... robaki są w sekcie? Ciśniemy. Nie wiem. Insekty. Insekty. Ja czasami tak myślę sobie, że wymyśliłbym jakąś odpowiedź na, na twoje suchary, ale potem myślę, że nie mamy czasu tyle na antenie, żebym ja tu siedział i kminiło o insektach. Tak? Myślisz, że no. byś nie wymyślił? Myślę, że nie, no, coś, coś głupiego bym mógł wymyślić, ale może. To takie Pantytonowskie? Tono Co się robi łyżką u każdej, po, każdej porze roku? Je. Jesienią. Jesienią. No bo to poważny polszczyzna, to już wydłużone to wszystko. Tyle podsumowań. Więc ja więcej już nie zebrałem, bo mi się nie chciało. Żartuję, jest tego za dużo i gdzieś tam to jest porozbijane. I tak jak mówię, najpierw zacząłem zbierać z całego roku, potem się okazało, że nie na każdej platformie, e, ze 100 odcinków, potem się okazało, że nie na każdej platformie da się ze 100 odcinków zebrać. Potem się okazało, że na Facebooku nam wywaliło część rzeczy, na YouTubie niby mamy część rzeczy, ale były reaplody i tyle. I tak to fajnie się rozwinęło nam przy okazji setnej audycji. Tak. I co, i tyle, zejdziemy z klepania się po plecach. Tego, że jego nie widzieliście tak. na, poza anteną. I, I przeskoczymy sobie do newsów, bo dlatego to jesteście. Nie jesteście tu dla naszego uroku i szarmańskich dowcipów i, i nutki błysków wokół tak. i pięknych Kakaowym. głosów. Tak, bo ja nie mogę tego słuchać potem, więc to nie są piękne głosy. A dlaczego Tasia z grzegorza nie pójdzie do nieba? No? Bo żyje w grzechu. No, tam. no, było na tyle. Dziękujemy, ja setny. <laughs> Speedrun tak zwany był dzisiaj <laughs> również. O, W Halo dwójkę grałeś? O, całe życie nie. No to teraz możesz ja... zacząć, żeby wygrać 20 200 tysięcy dolarów. Ja jestem Team Destiny. Team Destiny. Ti... Chciałbym, że to się raczej określa Halo albo Gears of War, chyba PlayStation miało coś takiego. Nie? No tak, miało, ale jako nie, taki, Nie, nie gdzieś to Xbox miał. No gdzie? Gdzie? Tak? Gears of War to nie, Tak, Xbox. W życiu. No to sprawdźmy. Dobra. A Halo to jest y, taka w sumie alternatywa dosyć do Destiny. Nie wiem, czy nie to same studio. A Beskidu x był. Czekaj, o, to czemu ja grałem? To czemu ja grałem na Sony? No właśnie. Czemu ja to dostam, w co ja grałem na Sony? To czemu ja dostałem w widełkach premium to? Co właśnie mam do ciebie pytanie. No? Bo Sandra chce grę Med Evil i teraz jest pytanie, czy no. ona jest w abonamencie. Extended czy w premium. A, to wiesz, jak można to najprościej sprawdzić? Nie, nie da się. Kupić i zobaczyć. A. <laughs> Bo ja też miałem ten sam problem. Tak, z jest panie? odpowiedź w sensie nie, żony. Da, nie da się tego inaczej sprawdzić. Ciężko bardzo jest sprawdzić. Ja się wchodziłem ostatnio w PlayStation. Zaraz wyjdziemy po tiktoku. po TikToku. Po audycji wejdziemy na aplikację Sony i ci powiem, czy jest, czy nie ma. O, właśnie, no, bo to, ja ta, mam ta, się tak się sprawić, Bo to jest jeden z ulubionych takich klasyków, jest remasterowany i wiem, że jest w pakiecie. Jak się wchodzi pl przez PlayStation Store z poziomu konsoli, to się wyświetla, że jest w ekstendzie. Ale rozmawialiśmy o tym tydzień temu tak. i rozmawialiśmy o tym też poza wizją. Najwięcej klasyków jest w premium, a premium nie ma racji bytu w Polsce. No tak, dokładnie. Znaczy, Żeby znaczy do... dla mnie ma racji bytu. Dla ludzi, którzy grali w gry, nie ma. Bytu. Dla ludzi, którzy mają bardzo mocną retrofazę i przy okazji Ty mówisz konsolę. O tym takim ostatnim już abonamencie. Tak, to jest najwyższy. To nie wiem, bo ja też nie mam go. Ty masz Extended. No. Właśnie. A jest Aha, bo premium. ja myślałem, że jest na odwrót, nie, dobra. Nie, Premium to jest ten najwyżej, to jest podstawowy, później jest Extended i na końcu jest ten taki, wiesz... Widziałem ostatnio reklamę. Yy, taka pani, co przerabia mieszkania z Polski. Jak ona się nazywa? Dorota jakoś tam. I ona... <słuch> Walman. Ona współpracuje... Nie, yy, ona współpracuje... Dobor. Weź przesty, nie, <słuch> 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 nie wiesz, jakie ona nazwisko. Przelong. O, Chyba. Nieważne to jest zupełnie. Ona zrobiła, ma taką współpracę z jakąś Lysarka. linią farb. Daj mi dokończyć opowieść. <laughs> Ona ma współpracę z taką linią farb. Nie pamiętam jak się nazywa też, to nie ma żadnego znaczenia. I wiesz co zrobiła? Nazwała farby tak. Zielony, błękitny, jakiś tam czerwony. Zamiast tych karmazynowych świtów i szmaragdowych ekstasy. I nikt nie kupuje. I dlatego ja już teraz mówię, że PlayStation nie powinno się nazywać Essentials premium Extended, tylko raz, dwa, trzy. O, właśnie. <głos》>. Ja bym wiedział wtedy. O to mi chodziło. A by nazwali po, po polskiemu. Podstawowy, rozszerzony, maksymalny. No cokolwiek mogliby zrobić. Karolina pyta, że graliśmy w kotka. Ja grałem. Będziemy o tym mówili, o będziemy kotku. Będziemy mówili. Właśnie, tylko Mariusz nie... Mówimy się pierwszego Newta, na najpierw. Przemysł właśnie, byłoby miło. W <głos》>. amerykańskim youtuberze. Tak, Moist Critical, y, szerzej znany z tego, że nakręcił bardzo dużą oglądalność Slapfightom, bo stamtąd były pierwsze filmy, które ci podsyłałem, tych Slapfighterów ze Stanów. No to on sobie, Charlie, lubi oglądać takie rzeczy. Organizator turnamentów w Smasza, co jest niesamowite, i człowiek zajmujący się profesjonalnie oglądaniem YouTube'a, a także typ, który występował w jakimś tam filmie z Jennifer Lawrence, tam ten taki, co trzy palce wystawiają, był taki film i to jest jego największe osiągnięcie, jak samo sobie mówi. Pan Ma, multimilioner za to. Nie, nie, nie. Pan, pan multimilioner z YouTube'a powiedział, że to jest jego największe osiągnięcie, że był tam w postaci drugoplonową. Nieważne, <laughs> ale daje on 20 tysięcy dolarów za to, że przejdziecie Halo 2 bez umierania. Na najwyższym poziomie trudności z 13 na 14 modyfikatorami utrudniającymi po polsku. A on najpierw dał 5, bo on stwierdził, że nikt tego nie zrobił przez tam od początku tej gry? I powiedział, że daje 5000 tysięcy baksów, a później stwierdził, że dalej nikt tak zrobił, to daje 20 tysięcy baksów. No, no, tak. no, taka to... kolejność. Także jeżeli jesteście fanami retro shooterów, bo to już jest retro shooter i chcecie sobie zagrać w Halo Dwójkę, no to można jeszcze zarobić. Dzień, przy okazji, to... nikt, nikt nie mówi, że na grach się nie da zarobić. Jak mama przy obiedzie wam powie, żebyście odłożyli Switcha, to możecie jej powiedzieć, że z tym się wiąże bardzo duża przyszłość. Że nie chce Fatlinga pografi, to w sensie. No, Gruba Baba. No. <laughs> Teraz Nusiki, pan szybko wiadą. I nie wiem, czy wiesz, ale wczoraj miała miejsce premiera Master of the Universe. <laughs> Battleground of Archon, Battleground od Archon Studios, czyli naszego dobrego, porządnego Chimena, bo polskiego. A polskiego, bo Archon Studios to polskie studio. I Giereczka jest pojedynkowa dla gracza, nie jakoś uber duża, Pan Szuba. Właśnie chciałem powiedzieć, niesamowite, y, niesamowita odwaga i bardzo duże kochane ze strony Archon Studios, że zrobili jeden na jeden, bo. To wiesz, skrimiszówkę, chociaż wiesz, może zro o, zrobić tego skrimisza po prostu i będą Games Workshopem drugim, bo to jest dobra droga do drukowania pieniędzy tak naprawdę, robienie dodatkowych zestawów później, figurek, uzupełniających figurek, no. tak, z różnymi rzeczami. Mm, z tego, co słyszeliśmy, bo tak jesteśmy znani w środowisku, że mamy inside newsy różne, bardzo ciężko się współpracuje z takimi firmami. Jak mm. te duże, robiące te gry. Nie mówimy Archon, tylko mówimy tak. o tym co mają Chimena nie będziemy mówili głośno kto. Tak, nie, nie będziemy nic mówili, poza tym, że upierdliwością straszną jest zabawa z takim wielkim ip ale w końcu im się udało, bo ta gra no. dawno temu miała być już tak. sprzedawana ogólnie, nie jakby, ale właśnie perteraktacje już po podpisaniu wszelkich umów trwały dość długo. W właśnie, a jak jesteście fanami Carcassonne, to Fog Over Carcassonne, czyli nowa wersja Absolutnego Klasyka, która wprowadza tryb cooperative, w tym roku po niemiecku, może w przyszłym po polsku. Obydali dali po angielsku chociaż, bo niemiecki rynek jest na tyle duży, że rozumiem, że tam się to robi. No i to też niemiecka giera jest chyba ogólnie. Albo I to taki standalone będzie, bo fajny motyw, że tam będzie trzeba no. przeciwko duchu tam się... Ciekawi mnie, jak oni to no. rozwiążą, jak to będzie zrobione. Fajnie, że coś z tym robią, bo są to jest taka gierka, którą dużo ludzi zna i dużo ludzi gdzieś tam od niej zaczyna, no bo nie oszukujmy no. się, to jest taki entry level gierkowy. No i coś nowego, jak już się znudzisz tym są, ale żeby przypadkiem nie wziąć do ręki Gloomhavena. No. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o klasycznym terraformacji, klasycznej terraformacji. Potem wyszła ekspedycja Ares, a teraz jeszcze w tym roku na Kickstarterze ma wylądować terraformacja Dice Game od FreeX Games czyli kościana terraformacja, która pewnie będzie opcją może trochę bardziej podróżną. Jestem ciekaw, bo wszystkie wydania tego tytułu są super. No ale tutaj idziemy taką drogą e, pandemic bo to też no. było w bardzo podobny sposób wydawane jak Terraformacja Marsa i też to w końcu skończyło jako jako kościanka, bo jest ten taki szybki pandemik, tak, Nie jest, pamiętam, jak jest, to się jest. nazywa. No, myślę, że więc, że za rok dziś będzie teraformacja Cthulhu. A jak mowa o Cthulhu, to news od Patrycji. Rebel szykuje nowego Sherlocka Holmesa w klimatach Cthulhu, a mowa o biurze śledczym opartym na popularnej serii Sherlock Holmes Detektyw Doradczy. Pozdrawiam okay. serdecznie Patrycję, to nie ostatni dzisiaj news od niej. Tak, będą jeszcze nie po. A... Nie, nie tylko takie. Człowieku. I teraz możemy przejść już do jazdy na kotku. Nie wiem, czy wiesz, Stray dostało w recenzji Gier Online 8,5. Tak, widziałem, z bardzo to Tak, Z że to cyberpack Tak, że zbiera bardzo duże noty. W sumie to nic dziwnego, bo gra była bardzo długo wyczekiwana, tak naprawdę, chyba przez swój klimat głównie. Bo ani studia nie miało wcześniej jakichś super hitów, no ale na Steamie grało 63 tysiące ludzi jednocześnie. To takie duże liczby są, wydaje się może, że nie było. 60 tysięcy osób to nie jest jakoś super duże, gdybyśmy sprzedawali gierę. Jest też z drugiej strony, pierwszy tytuł, no ale jednocześnie to jest takie. No ale taki dla a na na Interactive, Interaktyw, dla tego wydawcy jest to absolutny rekord. W no na tak. To, bo na, na poprzednio to miało jakieś tam. Kilka tysięcy nawet, chyba nie do kilkunastu. Pierwsze miejsce na liście bestsellerów i 97 pozytywnych recenzji, co Steam określa jako przytłaczająco pozytywne. Nic dziwnego, bo gra jest bardzo przyjemna. Jest yy, dostępna za darmo w PS Plusie. Ale właśnie. Eks, tak, ekstra i premium. Ekstra. Dokładnie. Czyli ja tak. wiem kto pogra, kto nie. Ja już gram. Ty już grasz. Znaczy, gram to za dużo powiedziane. Wczoraj zagrałem sobie godzinkę chyba. Yy... Gra jest bardzo przyjemna, taka akurat gierka po pracy. Siadasz sobie, odpalasz grę, miauczysz do innych kotów, poruszasz się po takim cyberpunkowym właśnie mm, świecie, w którym nie ma już ludzi. Gdzieś tam są roboty i z tymi robotami próbujesz sobie się dogadać. Fajne jest to, że ten kot <grybujesz> to taki typowy kot. I on w sumie gdzieś tam chodzi i zrzuca rzeczy z, z jakichś tam półek, żeby to spadało, gdzieś tam rozwiązujesz proste zagadki logiczne. Przyjemne, z tego co słyszałem, bo ja jeszcze nie skończyłem gierki. To dość krótkie, bo 4-5 godzin rozgrywki. Gdzieś tam się zaczyna to wszystko lupować i powtarzać w międzyczasie cała ta mechanika, bo tam tych mechanik nie ma jakoś wyjątkowo dużo, ale to jest bardzo przyjemne. Bardzo Why ładnie wygląda w ogóle. Why do cats lick their balls? Nie wiem czy można, ale można na przykład drapać dywan. Because they can. A, no to prawda. Można sobie drapać dywan i haptyczne triggery wtedy wchodzą w PS5 i bardzo przyjemna sprawa. Wczoraj siedziałem, Magda zapytała, czy jestem dziwny, bo klikałem dwa triggery trzymając je na kolanach i nie wiedziała, co robię, jak siedziałem przed komputerem. Można by zapytać, czemu zacząłeś drapać dywan. Nie, jakby w grze drapałem dywan. Można miauczyć, można gdzieś tam chodzić. No, gierka wydaje się przyjemna. Po prostu, taka do przejścia. I parę rzeczy mnie trochę denerwuje, bo skakanie nie odbywa się takim, że masz przyciski, sobie skaczesz, jakby, tylko jak podchodzisz do jakichś takich półek. Czy tych leży, czy krewędzi, o, no to pojawiać się X i możesz gdzieś tam wskoczyć, i to sprawia takie momenty, że czasami jesteś na platformie i, i chodzisz sobie dookoła, żeby znaleźć półkę, na którą możesz wskoczyć. Nie? No bo kot raczej nie leci w próżni. No bo wiem, ale nie, wiesz, masz... jakby są półki, na które powinieneś móc wskoczyć, ale nie możesz na nie wskoczyć. Zakładam, bo... że to wyszło z tego, że po prostu ciężko byłoby im zrobić grę, w której sobie skaczesz, wiesz, tak, masz friskakanie, no nie, i bardzo dużo rzeczy, na które możesz wskoczyć i gracze by pewnie powychodzili gdzieś tam za mapę, hmm. czego za bardzo, za bardzo pewnie twórcy nie chcą. No i to tyle. A czy kot spada na cztery łapy? Tak. I kot też może, na przykład, to już parę razy mi się zdarzyło, jak zrzucisz, są takie pionowe deski, je sobie zrzucasz i one gdzieś tam są, ale jakby gra pamiętasz, że tam była deska i możesz się tak w przestrzeni zawieźć w próżni sobie wisieć. Aha. Taki błąd. Aha. I to już mi się kilka razy zdarzyło. A to jest ciekawe, bo może to jest właśnie taka mechanika, jak koty faktycznie skaczą od punktu A do punktu B, muszą widzieć i znają swoje możliwości sprężystości i skoku. Można Gdyż być. później byś miał w File Army Cat Edition, tak jak to Nie, kot, no to, tak, to, 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 to ja to rozumiem, to. że zyskiwanie nie jest. Bardzo fajnie zrobione, ładnie wygląda, tak cyberpunkowo. Mi się bardzo podoba, jest to takim troszkę światełkiem w tunelu dla innowacyjności w grach, to, że gra, gdzie jesteś kotem, gdzie jest czymś mhm. innym, połączeniem różnych mechanik, zbiera wysokie noty, a nie przechodzi niezauważona. Tak. Że jest to troszeczkę remedium na... Zapętlenie się studiów AAA-owych, w robienie w kółku tego samego bezpiecznie sprzedajnego. No tak. Wczoraj sobie właśnie z Jakubem rozmawialiśmy trochę o tym, yy, że gry AAA nie podejmują żadnego ryzyka. W sensie robią gry, które są. Bo teraz już te gry są dobre. Masz Godowora, masz Spidermana, to są fajne gry, ale nie są ciekawie zrobione. Są przyjemne, fajnie się gra, odkrywcze rzeczy, bardzo ładnie to wygląda, ale te wszystkie indykowe gierki gdzieś tam. Z racji tego, że nikt ich strasznie mocno nie pilnuje i że muszą się czymś wybić, to właśnie podejmują ryzyko i robią ciekawe rzeczy. Słyszałem też, że mm, gdzieś tam głosy na Twitterze, że ta gra w ogóle miałaby jakieś straszne recenzje i nikt by jej nie zauważył, gdybyś nie chodził kotem w cyberpunkowym świecie. Spoko, ale fajnie wybrany klimat, to też jest duża tak naprawdę praca, to żeby to zrobić i żeby zrobić tego kota w cyberpunkowym świecie. Mógł być dobry cyberpunk w świecie na Mógłby być, no, ale dobry kodem. ruch po prostu zrobiony, fajna gierka. No i bardzo super, że zbiera to takie pomysły. Tak, oryginalny pomysł i bohater, który z automatu kradnie serce, jak to kot. Napisał Adaś. No tak, no nie ma kotków, to nie ma niczego. Wiadomo, że kra koty kradną serca, dlatego wolimy psy. Nie wiem, jeszcze nie dokopałam się, ale co ciekawe, Sony uruchomiły usługę darmowego tygodnia do sprawdzenia wyższych poziomów abonamentu. Nawet dla aktywnych użytkowników podstawowego plusa, warunek jest taki, że musisz mieć podpiętą kartę. I pamiętam, hmm. przy każdym, pamiętajcie drodzy widzowie, przy każdym zwiększaniu poziomów, nawet jeżeli musicie dopłacić do wyższej usługi, Pamiętajcie o tym, żeby wyłączyć automatyczne przedłużanie. Tak. Bo później nie zauważycie, kiedy minie rok, wskoczy wam kolejne 400 zł abonamentu, z którego nie chcieliście korzystać i tyle. Nie da się no tego tak. Pytanie tylko: czy to jest legalne, żeby Ci przedłużali automatycznie abonament? Zobacz, że niedawno przecież były takie rzeczy, że nie mogą Ci automatycznie. Nintendo to ma online, mhm. że wyłączyli subskrypcję, bo nie możesz automatycznie sobie przedłużać jakby abonamentu, pomimo tego, że masz podpięte wszystko. No. no Ciekawe, no, to chyba chodziło o te konta, które tam rok się przedłużają, sami ludzie no, nie wiedzą. No, to o tym mówię. No. Czy po, nie powinni informować, że no tak, zaraz no. albumament się przedłuży. Więc za się, tam 7 dni darmowego, możecie sobie kliknąć, zagrać w kota i potem trzeba pamiętać tylko, żeby odłączyć. I sprawdzić, czy ta druga gra działa i ten Mad Evil. Tak, wszyscy sprawdźcie. Wszyscy, bo jak nie, to <laughs> będziemy pytać. Będzie, będzie jutro klasówka. Ty mówi, że ja nie uznaję, bo nie sprawdzimy na własnej skó skórze, że tylko Fallout 76 może się podnieść po nieudanym starcie. No i No Man's Sky doczekało się 20 darmowego update'u o nazwie Endurance, gdzie można swoją stację kosmiczną usprawniać, zapraszać innych, robić teleporty i masę innych rzeczy. jak widziałem na trailerze, bo nie sprawdzam na własnej skórze tej gry. To po tych update'ach to naprawdę pięknie wygląda. Pięknie wygląda. Mam nadzieję, że tam są poprawione rzeczy ze rozgrywką. No i trzeba im przyznać, że są wytrwali. No. Że doszli aż do tego momentu. No ta gierka, no właśnie to jest taka typowa, jedna z tych gier, które można by sprawdzić, ale ja się boję, że gdzieś tam coś jest nienaprawione i zmarnujesz dużo czasu na granie, żeby Wiesz, dojść do momentu, w którym ci się znudzi. Żeby całkowicie uczciwie powiedzieć, to jak ja grałem w to pierwszy raz i sam, to i tak było spoko. Mm -hmm. Na zasadzie, że zwiedzasz ten kosmos, budujesz, coś tam odkrywasz, tylko perspektywa dojścia do centrum kosmosu, co wtedy mm -hmm. było celem tej gry i powolny rozwój tej fabuły nie powodował we mnie takiego imperatywu, żebym chciał tę grę skończyć. No tak. Fajnie polatać, pozwiedzać, porobić, pozbierać surowce, widzieć gdzieś jakiś progres, tu taki stateczek kupić, takie to takie trochę simowe było, mm -hmm. ale nie było czegoś takiego, żeby iść gdzieś dalej. Nie wiem, jak to zostało nareperowane, na to trzeba by zapytać kogoś, kto spędził przy tym tytule więcej niż 50 godzin. No tak. Gdyby, gdyby, tak. Wiesz, jakby naprawić powtarzalność planet, bo to było jednym z minusów tak naprawdę, że planety gdzieś tam między sobą się strasznie mocno nie, nie różniły. I gdyby nie te wszystkie obiecane rzeczy, czyli wielki świat multiplayer będzie na każdym kroku wpadać na jakiś tam ludzi. Mamy x biomów i te biomy się nie będą powtarzały jak będzie grali przez rok. Bla, 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 bla. Gdyby nie to wszystko, to gra po prostu odniosłaby sukces i gdzieś tam by sobie żyła. Czyli podobnie życiu. jak z cyberpunkiem, może troszeczkę za bardzo nakłamali na początku, żeby później mm, powiedzieć o, o, tego tak naprawdę nie ma. Znaczy ja włączyłem cyberpunka w wersji... Jest już to PS5, jest ta PS5. W tej wersji PS5... No, jest. jest. No i co? I nic. Nie zauważyłem za bardzo różnicy. A jak nazywa się ubikacja jednookiego potwora? Ciągle Zucharyć też na wizji. Oko, to nie wiem. Nie oko Saurona, cyklop. Toal. Cyklop. <grym> a, <czy klub>. <grym> <grym> jak we mi się batten, tak się dzieje. <grym> I'm <a> great cornholio. <grym> Sztuczny odcinek muszę nadrobić, sztuczny, setny odcinek muszę nadrobić z sucherami wiesz. Nie, rozumiem, że nie było tak, tak. Tęsknią. Dobra, a propos no nowych gatunków i jak to sp sprytnie przeszliśmy z kotków. Czy Vampire Survivors może ewoluować w nowy gatunek? Dex z TV Gry obstawia, że tak i może być to zaraz. Gra z pogręcia Alien Swarm roglaika Bullet Hell? Prostota i nieprzewidywalność jest tutaj według niego kluczem, bo gieraczka ewoluowała od wcześniejszego tytułu podobnego, który był na, na komórce, gdzie yy, możesz sobie siekać w kółko i taka gra typowo powiedzmy na kibel czy na coś. Mm. I takie gry zazwyczaj, chociażby jak Flappy Bird czy inne, stają się czymś, co później jest grą gatunkową. Zobaczymy, jak to wygląda, bo duża szansa właśnie, żeby na mobilkach to uświęciło sukces. Aczkolwiek ta wersja, którą widziałem, wygląda na trochę bardziej pc Za dużo to się dzieje, bardzo dużo ekranu śmieć, żeby grać w tego Vampire no Survivora, który jest na komputerach. Jedna sprawa to jest taka, że gra jest spoko i gdzieś tam ma fajną mechanikę i sobie można pograć, ale pytanie, na ile czasu to jest rozgrywka? Bo to jest powtarzalna, nie oszukujmy się, bardzo formuła. Gdzieś tam wymieniasz te bronie, które zdobywasz, czy tam moce, no mhm. zależy jak kto to nazywa, rozwijasz to sobie w i grasz. Ciekawie jak potoczyłyby się losy tej gry, gdyby nie streamerzy wszyscy, którzy zaczęli w nią grać. I ci najwięksi w nią grali i to dało duży skok, bo ja z ciekawości sprawdziłem sobie z dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu jakiegoś tam youtubera, który miał 200-300 tysięcy wyświetleń, po tym jak Asmon Gold obejrzał na streamie jego film z Vampire Survivorsów, no i chłop spadł tam do 2-3 tysięcy znowu. Fajny bardzo gatunek, ale już może trochę zbyt powtarzalne? I teraz nie, tak. Nieraz podawałeś, yy, przywo przywoływałeś to do tablicy, że gdyby nie streamerzy, to nie byłoby i Fall Among Ice. Us, i no. nie byłoby fasolek, czyli Fall Guysów, i nie byłoby paru innych tytułów, które gdzieś tam są wyciągane i to zazwyczaj... Hmm. Pół roku, rok, półtora roku po premierze. No. I tutaj może być podobnie. No i wiadomo, że streamerzy są dosyć sporo sił. Bardziej mnie to zastanawia, czy ten konkretny tytuł przez streamerów może być silny, ne? bo jest zainteresowany. Ale czy będą ewoluowały inne wersje, opcje, inne. Wiesz? No właśnie, nowy ten. gatunek, bardzo chętnie, bo jakby to zawsze jest pożądane. Tylko, żeby to nie były kopie tego wszystkiego, tak jak wiesz. Wyszedł nowy gatunek MOBA no. i gdzieś tam wszystko było kopiowane. Wyszedł nowy gatunek Battle Royale. Tak. No i fajnie by było, żeby dali coś nowego, a nie słabą kopię Fortnite'a, mm -hmm. po prostu. I, I sam Fortnite pokazuje, że tu było budowanie, tu brak budowania i wszyscy o kurde, jednak można. No tak, ale, ale jakby ogólnie to widzimy, wiesz, wychodzi tych Battle royali masa cała. Kojarzysz jakieś, które odniosły sukces? No właśnie. Doom. Ha, żart. <laughs> nie no, jakby, wiesz, był Vampire Bloodlines. Nie, no to, Gdzieś tam to, ktoś z niego grał, ale nie, na raka, radzi, no, no tak, na raka Blade Point. No spoko, streamerzy w to grali, ale to nie ma jakiegoś super sukcesu. Hmm, coś tam o superbohaterach, y, gdzie zbierasz jakieś power-upy. Streamerzy w to grali, ja nie pamiętam, jak gra się nazywa. Paru no pograło. <laughs> I, tyle, i, I tyle marketingu. No. A jest już od Patrycji, rzeczywiście. Jest już od po, Patrycji. Po, pozdrawiamy serdecznie Patrycję na wizji i na żywo. Mamy nadzieję, że dobrze sobie radzi w plansze. Z planszy analogowej do adaptacji. Adaptacji cyfrowej, czyli hitowy Everdell, które u nas na planszówkach bardzo dużo osób grało i chwaliło, wyląduje na pc tach i na mobilkach 28 lipca. Tak samo jak pięknie wydana jest gra planszowa, tak samo, a może i piękniej będzie wydana gra elektroniczna na tych platformach, ale nie tylko o to się rozchodzi, bo wiemy, że obowiązkiem jest, żeby gry wyglądały, ale w tą grę też się super gra i bo to rzeczywiście duża nowość, spory powiew świeżości w tym sezonie, jeśli chodzi o gry planszowe. No tak. To jest zawsze fajne, że gra jest z głową zrobiona, a nie po prostu... A ta z jajem. Ta gra... przerzuca. Dobrze, źle wszystko powiedziałem. W sensie dobrze powiedziałem, ale musiałeś wykręcić moje słowa. Bardzo dobra adaptacja cyfrowa gierki, a nie jest to po prostu przerzucenie gdzieś tam, jak na tabletopie po prostu kart i tego wszystkiego, tylko tu szata graficzna jest dorobiona, gdzieś tam animacje, które się dzieją, bardzo przyjemnie, zrobione z głową i takie coś pochwalamy. Na pewno. Niech będzie pochwalony. Nie masz tak mówić ty. Nie, Wiem. tego teraz nie to... trzeba uważać. Jeszcze jak dodam do tego klub piłkarski nasz kochany, to w ogóle będzie. Zobaczycie. od razu znowu banki i później się dziwię. Więc <laughs> to <laughs> czemu nie działa. Nie? Z gry elektronicznej do bangi. I to mi się bardzo podoba ten wątek, bo to jest, jakby to powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, że nie sprzężenie zwrotne, ale to byłoby zły termin, gdyż to jest jedno. jedno kierunkowy wektor, czyli od gry do ekranu wideo, czyli do muzy kultury, która była wcześniej, a mhm. tu proszę, Detroit Become Human otrzyma mangę, dziś na łamach serwisu Comic Bridge zadebiutuje pierwszy rozdział Detroit Become Human Tokyo Stories, czyli jak się możecie domyślać, jest to też tworzone w Tokio, nie tylko tworzone, ale też osadzone w Tokio, czyli tworzone przez Japończyków w Tokio. No tak, fajnie, że robi japońskie wydawnictwo, bo jak zachodnie rzeczy się biorą za mangi, to dzieją się różne dziwne rzeczy. A tu klasyczna kreska, klasyczne czarno-białe rzeczy. Bardzo ciekawi mnie, jak będzie zetknięcie takich nieubowskich odbiorców Detroit'a, Detroit Become Human, no bo jest cała no. rzesza, rzesza osób, która gdzieś tam jakby mangę to kojarzy jako anime, i to ma kolory, a tu zobaczył, wiesz, statyczne obrazki, czarno-biała krecha, jak to się czyta od lewej do prawej, od co, od gór, jak, nie, nie wiem w ogóle, co się dzieje. To będzie zabawne i mam nadzieję, że ktoś gdzieś otworzy PDF-a i zacznie czytać od tyłu, dla beki. Mm. Będzie ból kasztana, że to jest Detroit Become Japan. Tak, no, ale to się sprzedaje, jak widać, jest na tyle dużo gdzieś tam wszędzie na świecie fanów japońskiej kultury, Ci, a ty masz trochę abonament, to ty możesz i Detroit sobie pomóc. Mogę, wiem, będę to robił. Ja mam już taką listę rozplanowaną mniej więcej gier, gdybym... które po kolei będę przychodził. O, gdybym miał nadmiar czasu. Hmm. To bym sobie przeszedł jeszcze w zupełnie innym em, mm -hmm. wątkiem fabularnym, żeby porobić jakieś takie albo złe, albo absurdalne, albo mordercze decyzje. Nic ci nie będę spoilował, ale wiem, że się da przejść to naprawdę na wiele sposobów. Pamięć tak. A ty i tak oglądałeś to na pewno na. Widziałem i... część, to prawda. Widziałem część i nie zobaczyłem tylko trzeciego zakończenia. Cześć, moje. moje roz... Uwielbiam takie gry, które mają różną fabułę i można to robić, wiesz, będąc dobrym, będąc złym. Przechodziłem Infamous tego pierwszego no. trzy razy chyba. Tak. Zawsze dobre zakończenia. Ja, ja nie wie, umiem. Wiecie, jak jest z Mariuszem? Kiedyś miałem takiego kolegę na osiedlu, który był fatalnym kierowcą, ale zajebiście znał się na samochodach. Nie? I w ogóle to kurde, każdą śrubkę tak dalej. Ale jak jeździł, to trzeba było uważać, czy zjazd z ronda skończy się życiem, utrzymaniem życia samochodu, to już na pewno przy życiu. Ale znał się mega, miał wiedzę. I to ja tak mam z Mariuszem i z DeepRock Galactic. Ja z nim gadać? nie, nie rozmawiałem o Galactic, On mi podpowiada wierc. patenty, jakie wiesz zrobić, a dziktem, o kurde, ale Bajer faktycznie, ale z Mariuszem zagrać, no nie, to. Nie da Ja po prostu jest. jestem za bardzo elfem, żeby grać <laughs> w DeepRock Galactic. <laughs> Chodzi mi o to, że nie dam rady przychodzić grę jako zła postać. Nie potrafię być złym protagonistą w grach. Zawsze próbuję, nawet jak próbuję zrobić złą postać, nie mogę, mam wewnętrznego kaca moralnego. Nie będziesz antagonistą w, nigdy. Wiesz, jakby... W, tak, względem tych y, NPC-ów i tych, wiesz, jakby wymyślonych postaci, nie potrafię być niemiły. Ja to, za bardzo się obawiam rewolucji AI. Tobie teoria symulacji za bardzo wjechała i to sobie wyobrażasz, na serio żyją w tym świecie. No chyba ja tak. Wiem, że jak ty no. zabijesz kogoś w grze, to wtedy tak. tak naprawdę. No. Empatia za dużo. To, to jest jak i tych światów równoległych, to tam tylko jeden spieprzysz, jest jeszcze tam ich nieskończone A ja nie mogę. Potęgi. No. No, no, ale za bardzo mocny. Być może bym wrócił, ale w zeszłym miesiącu dali tą horrorową grę, horrorową w PS Plusie. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Nikolodon Proster. Co? <laughs> Nikolodon Browster. <laughs> tak. Rzeczywiście, no, horror, no, rozgrywka. I co bym nadrobił? Musielibyśmy z sami tu zjechać i sprawdzić, jak się nazywała. Ale teraz tego nie będziemy robić. No, może bo... dojdziemy do, do tej części. Nie, wiesz, nie, nie, to nie. jest poprzednich programów. No, no, <laughs> okay, nie szukajmy to... tego. <laughs> Tekken Bloodline od Netflixa Anime otrzymała oficjalny trailer i fajnie wygląda to. Fajnie wygląda, wygląda, to prawda. Muszę nawet czuć To chciałem powiedzieć. Irytuje mnie niesamowicie, oczywiście angielski dubbing w anime. Nie wiem dlaczego, po prostu tak mam, że mnie denerwuje, wolę po japońsku jakby tam... Muszę iść! Dopiero czuję, że oglądam, wiesz... Że nic nie osiągnąłem w życiu. Dopiero wtedy wiem. Tak, na japońsku bajki, nie? Bez napisów. O, tak. To tylko wiesz. killa Kill na przykład, albo tam, gdzie jest dużo dziewczyn. Bardzo fajnie to prawda. To, co, to, 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 na co zwrócić uwagę, walka, niesamowicie narysowana walka. Czuć, że się biją. I to jest prawda. Fajnie, bo są wykorzystywane ciosy, oczywiście. Boję się tylko tego. Umówmy się, w Tekenie nie ma za dużo fabuły i ona nie jest jakaś tam super wymyślna gdzieś tam. Żeby z tego robić cały show, oby coś z tym zrobili, bo jak Jin Kazama będzie po prostu, wiesz, tutaj odsłaniał historię no. swojej rodziny i tam Mishimy się będą biły, zobaczymy, co to będzie, oby się dobrze bili. Boisz się, że będą się więcej bili niż w Dragon Ballu? I mniej mówili niż w Dragon Ball. Oby się więcej mieli niż w Dragon Ball. Czyli 30, wiesz, odcinków, jak tam dwa czasy wyprowadzają, no bez przesady. To wspomnijmy, wspomnijmy jeszcze w tym miejscu, że Dragon Ball super trafi do polskich kin 19 sierpnia tegoż roku, mm -hmm. czyli za niecały miesiąc, czyli zaledwie dwa miesiące po debiucie w Japonii, co Nie bardzo my. szybko. Chris napisał, że gry Anime mają zazwyczaj dobry daming. To prawda. Ale skrzywienie z czasów dzieciństwa nie pozwala mi na oglądanie anime po angielsku. Aczkolwiek, jak nie będzie innej opcji, to sobie zobaczę. Albo jak ben, będzie na tyle dużo walki, że ciężko będzie czytać napisy, no bo to też wiadomo, że się zdarzy, jak tam szybko rzeczy się dzieją. A Jest parę dobrych filmów z takim dobrze zrobionym voice-actingiem anime. Filmów? Filmów pełnometrażowych, nie mówię o serialach. Są dobre filmy pełnometrażowe anime? Vampire Hunter D. No dobra. to dobrze zrobione. No dobra, tak, okej. Okay. No, no, ja miałem w głowie Netflixową adaptacji. Nie 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 nie, 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 nie. nie myślałem o tych wszystkich, które no, mieliśmy. tak No i z Blizzardem. No, ty, Mariusz, lubisz dobre nowe tatuaże zrobić. No, cyk I teraz masz niesamowitą okazję, żeby... Zrób dwa, to może dwa da klucze bo pytacie kiedy Diablo 4 i wróbelki ćwierkają już coraz bliżej a dlaczegoż to? Bo jeżeli chcecie mieć dostęp do bety, to dajcie zrobić sobie tatuaż z motywem z gry w wybranych studiach kolaborujących z jakże tą wspaniałą korporacją a, w wybranych studiach tak, to nie jest tak, że mógł mógł do, do zrobisz. <słysza> <nabryć, i słysza> tylko co, co, są wybrane studia i całość akcji ruszyła od 16 lipca potrwa do 10 września i ma miejsce na terenie USA, UK, Niemcy i Australii, Więc jeszcze zostało chyba z tego, co czytałem, 7 miejscówek, które odwiedzą i będzie można to zrobić. Mm -hmm. Też trochę trącające myszka, myszką akcja, bo już dawno były akcje, na przykład, chociażby na naszym up to tutajcie z tatuażem w ciemno od Doritos. No tak, tak było coś takiego. No. W trzech czasach, kiedy to się powtarzało w MTV. Prawie wystałem w kolejce całe szczęście, że prawie <laughs> miałbym te kosę do dzisiaj na ręku. A niektóre widziałem, to były spoko. Na pewno lepsze tak. niż tych programów. No to na pewno. Kryśpisz o adaptacji Resident Evil Netflixowej. Miałem I przyjemność obejrzeć 30 minut tego cuda. I tyle. Uwielbiam moment, w którym gdzieś tam widziałem w internecie, jak jest rozmowa na internetowa, przez laptopa. Rozmowa odbywa się w pęcie i przy braku sieci. <grym> Kozak! No i fajnie. <grym> no, A jak mowa o czymś, co jest starą sprawdzoną metodą, ale w trochę tą ciekawszą stronę, to nie wiem, czy wiecie, ale Polacy tworzą RPG w dzisiejszych szatach graficznych, bo wygląda to nieźle, chociaż te menu nie są w pixelarcie, ale zrobione nawiązujące do tradycji, rozgrywką i mechaniką nawiązujących do dungeon crawlerów RPGowych lat 90. I akcja będzie się rozgrywała na Kaszubach i przed Państwem Lochy bursztynowego gryfa. Nawet na angielski jest to przetłumaczone. Premiera w przyszłym roku na Steamie, natomiast to jest ciekawe. Mm. Autorzy oficjalnie mówią, że w listopadzie tego roku chcą sobie dozbierać środków na Kickstarterze. Just like that. No spoko. Lepsze to niż dozbieranie później za wysyłkę, jak zrobił to Sarkę Dungeon. Darkest Teraz Dungeon? też. A. No, i ale i najlepsza rzecz, nie można już robić refundów, gra jest już wydrukowana, poprosimy 20 dolarów za pudełeczko. <laughs> Siema. Bo jak nie, to wam nie wyślemy, nie? kaskę już zapłacisz. Y, ja czekam w takim razie na to, y, fajnie, że Ministerstwo Kultury też tutaj sponsoruje to ciekawe, czy co się stało ze środkami. Dungeons of the Amber Griffin? Tak, Ministerstwo Kultury. Tak? Też tą grę? Tak, tak, tak. Nieźle. Ale środki no... się wykończyły ciekawe, co w raporcie napiszą. Właśnie z tym starterem, nie? Tak, Właśnie, a ja lubię ogólnie tego typu gierki. Miałem, to miałem swoją fazę. Yy, nie w latach a, 90. Chodzi o takie, tak, że chodzisz, chodzi tak, tak, to nie w latach nie. 90., trochę później, ale w takich grach stylizowanych, nie pamiętam zupełnie teraz, jak się gra nazywała. I trochę czasu spędziłem w nią. W latach 90. to pewnie miałeś fazę na laptopa, który robił one, two, three, hello. No, ładnie tak. I to będzie osadzone właśnie w kaszubskiej magii, tych zwyczajach, zabawbonach, wszystkich usługach, to ciekawe. Tabakę walił po no. Wiesz, twój berserk. Zejdziemy z anteny, to masz jak w banku. W tyklu, jak to wygląda w Unreal Engine 5, dzisiaj dwie rzeczy. Zelda Ocarina of Time i jak sobie to odpaliłem, to myślę, że nie ma tej rewolucji na hiperrealizm mm -hmm. i później doczytałem o co chodzi i tak, e, zrobili re remake tej jednej z takich też bardziej znanych części w Unreal Engine 4, tej mm -hmm. gry a teraz wszelkie grę, światło, cienia ruchy, Trafi na pierdolce zrobili w Unreal Engine 5 i faktycznie, gra wygląda mega świeżo oprócz tego, że Ocarina of Time miało tą trochę bardziej infantylną grafikę względem Zeldy jeszcze mm -hmm. nie tak e, jak Zeldy ze SNESa ale bardziej niż na przykład Zelda Breath of the no, Wild, bo ta jest... Breath of the Wild jest taka całkiem realistyczna. Tak, no bo to jest ten młody Link tak zwany, tak. czyli ten taki mniejszy mniejszy Link, nie mylić z Zeldą oczywiście, bo to inne osiem. postacie. <laughs> Yonglin. <Lean. laughs> no, taki raper. Nieważne. Fajnie to wygląda. Ja nie mogę się doczekać, aż Unreal Engine 5 będzie już takim oficjalnym, oficjalnym silnikiem wykorzystywanym przez twórców gier, bo to będzie chyba taka Ostateczna ewolucja. Jeszcze sprzęt no nie udźwignął. Nie no, tak, ale jakby jak już to wejdzie, to ciężko mi sobie wyobrazić coś, co mogłoby przeskoczyć tego Unreal 5. W tym momencie, tak, to prawda. A tak, to, no, to jest fajne, że jest coś takiego, co widać wyraźnie, że jest przeskokiem względem tego, co mamy dziś. Tak, no to prawda. To prawda. Ja, jak chcesz i może się doczekasz do tego czasu, to większym newsem, jak to będzie wyglądało w Unreal 5, jest fakt, że John Romero. Czyli hmm. ten Romero zawiązał studio Romero Games, które będzie tworzyło shootera, FPS shootera, czyli tak jak jego genialne dzieło Doom, Doom, na silniku Android Engine 5. I tu mogły być już kurde jajca wyłożone. Ta krew zalewa wszystko dookoła i to może być wiesz, już takie realne no. ten... No. A jak chcecie abonamenty, to w letniej wyprzedaży w PS Store możecie wyrwać ponad 1200 tytułów, i jak dobrze pogrzebiecie, tak jak się grzebie w Nintendo, to nawet niektóre o 90% taniej. I mamy tu kilka najciekawszych propozycji. Ja na przykład polecam. No, Warhammer, War, w 40, Warhammer 40 000, Inquisitor Mortar to akurat nie grałem, ale mocna pozycja. Dragon Age inkwizycja edycja gra roku za 33 zł ciszę, to na pewno polecam. Mhm. Bloodfall za 43 zł. Biomutant za 149 zł. Biomutant zbierał różne recenzje, też później jest miodny i wtórny, ale sama koncepcja gry fajna. Minus 40% mnie nie przekonuje, bo mam w co grać. No. Bloodborne nie polecam, bo to Bloodborne, ale jest za 39,50. W PS Plus jest też. gdzie właśnie. można go kupić w, w, bo w go kupić? No właśnie, bo nie każdy chce mieć taki abonament jak ty albo ja. Nie, nie. PS Plus jest w tym essentials. W PS Plus jest w tym podstawowym, podstawowym abonamencie. Ale jeżeli... W tej kolekcji gier. A. No to jak nie masz jak Nie abonamentu. Nie, masz abonamentu. To... nie każdy musi mieć PS plus, tak? Oczywiście, to nie bo możesz masz mieć online bez jakby... PS. Plus. I... No mój brat na przykład nie ma nie gra online. A, I tylko okay. kupuje gierki mają parę tu z żoną grają. Tak. No dobrze, ma dostęp do ps Store a w ogóle. <laughs> Co właśnie, nie masz abonamentu, nie no masz. Nie dostęp ma online, do PS nie możesz sobie grać w gry. A, bo ci chodzi, że jest w tym abonamencie na start, faktycznie. Tak, tak. Tutaj jak jeszcze... home. O, tak to się nazywa. Okej, okay, bo ja wcześniej dostałem go jeszcze w normalnym mhm. PS, Plusie. Deus Ex, rozwój ludzkości też jest, jak masz, y, mogło, można było dodać w PS, Plusie, a jak nie to mhm. właśnie, minus 85%, czyli 18 zł. i 60 groszy. Discollision minus 50% to daje 84 zł. i pół. Mhm. The Final Cut po polsku, Green Hell polski, to musi polecamy, się kupić, polecamy. Dobrego. Minus 30%, czyli 72 zł, gra jest cały czas rozwijana, cały czas się gra i to dobrze każda konsola dźwignie ten detaliczny świat. I parę innych rzeczy, ja wiem, Mary, że ty kupić pewnie Kangórkę Kangurka za 103 zł. W końcu będę mógł nadrobić tą klasykę polskiej grografii. Ja, jaki kraj, taki kraj w Tak. Górek no nie no. A skoro mowa o sklepach wirtualnych, to śpieszcie się kupować gry na Nintendo Wii U i 3DS, bo z dniem 27 marca przyszłego roku więcej nie kupicie i nie ściągniecie darmowego kontentu też, a już teraz zaczynają coś tam obcinać. No, jak jesteście retroświrami macie takie rzeczy u siebie w domu, to, to prawda, potem będą, zostaniecie już z kupnem kartridży za horrendalne pieniądze. Albo ktoś zrobi programowalne i trzeba będzie Romy gdzieś tam, wiecie. No tak. To... <laughs> kangurka. Nie skalujemy żadnego tej serduszka do kangurka kawa. Stało na kanał. speedruna są... krasz nie będzie. Kangurka kawa dawno? Myślę, że dwa tygodnie. Nie <laughs> no, <laughs> grał kangurka żeby się nauczyć sobie nowych 10 kubków kawy i 20 tych, co pijemy. A rektory. wydaje mi się, że. Yy... No nieważne. No, to są speedruny, są techniki, więc to się można nauczyć tego. No i teraz tak. Czy można grać w Diablo Immortal bez mikropłatności? Ja powiem, że gram cały czas i gram się na jeszcze chwilę dobrze, bo to jeszcze chyba levelowanie, a nie jeszcze nie Paragony i mhm. tylko Season Pass mam, ale oczywiście, że można, ale czy warto? Oczywiście, że sprawdził to Polak, bo kto inny? Remix 09 zrobił 100 szczelin, z czego wypadły mu 52 legendarki, stu, stu, z których 9 było lepszych od tego, co już miał na sobie i zajęło mu to 33 godziny. Wnioski, warto kończyć szczeliny. Legenda wypada statystycznie co 38 minut. Problem jest taki, że jak pójdziesz sobie na szczelinę płatną, to te. Ile to jest? 52 legendarki pewnie wypadną ci w dwóch ranach. Aha, <noise> to jest różnica. Ale dobra, żeby zrobić po to, co trzeba, te premium, te filotowe. Tak. No I Wystarczy, ja dodam, czy wszyscy muszą mieć. A co, nie powiem ci, bo ja nie grałem aż tak. Może, a no tak, każdemu chyba wypadają inaczej. No. Zobaczymy. Jak dojdę tak Na razie mi tak gra typu do kibla, czy do łóżka, żeby spać, się sprawdza. No i super. O to, o to chodzi w grach, żeby dawały fan tak naprawdę. A ty pewnie byś grał w Overwatcha? Tak? Będę grał na pewno w Overwatcha dwójkę. Bo mam mieć za darmo, jak mam już Overwatch. A, no tak. Ja no tak to bym nie kupił. Nie ma szans na to w ogóle. Pomocy gracze są zadowoleni po zamkniętych drugich beta testach, a trzecie powinny się odbyć na przełomie sierpnia i września. Tak. To jest fajne, że robią takie semi-otwarte rzeczy, bo to, to jest zawsze bardzo przyjemne. Można sobie potestować, my chyba nawet graliśmy trochę w betę, grało się całkiem przyjemnie, są nowe postacie, można sobie próbować. No, Siema Karolina, pozdrawiam yy, na żywca. Karolina pozdrawia nas na Tylko. Yy, przepraszam, yy, tak, pozdrawiamy Karolinę, bo ja czytałem już Krisa rzeczy, tylko multi za darmo jak masz Overwatcha 1, story mode za hajs. Średnio mnie interesuje story mode. W ja, to mało kogo, Haperwatch interesuje. A jeżeli nie przekonuje Was fakt, że karty graficzne tanieją w Chinach, i dojdzie to do nas, to może chcecie kupić pierwszą w pełni chińską kartę graficzną. Zao In Glen Flea Rise GT 10C0 w technologii 64bitów z strzelonym dwoma. Gigabajtami RAMu. Parametry ma porównywalne do Nvidia GeForce GTX 580 z 2010 roku lub Radeona od AMD R7260 z 2013 roku. Natomiast wygląda tylko trochę gorzej niż 3D, 3DFX z 2000 roku, którego kupiłem od kolegi dwa bloki dalej. Czyli można sobie kupić kartę graficzną za Ozin albo Game Boy Color. Coś takiego. <laughs> I to jest triumf myśli technologicznej i kreatywności azjatyckiej. Tak, ja czekam w, na moment, w którym e, skończyły mi się jakieś tam umowy podpisane z Nvidia, Zajdzie jakiś patent na, na jakieś karty graficzne i zaczną robić to samo, co już robią, tylko nie będą naklejać loga NVD na to. <laughs> Ale ta karta nie wygląda to jak udana podróbka czegokolwiek od Nvidia, tylko jak ich myśl technologiczna, która wygląda jak początek radia tranzystorowego w Polsce. Ja powiem ci tak. Zakładam, że wszyscy specjaliści siedzą w domach w Chinach teraz. Ale karty zróbmy. No tak, i po... zostało tam paru ziomków i wiesz co oni mówią? Tak jak w kraju północnej. Pod, podkręcili, ściągnęli parę Mercedesów, rozłożyli do zera, mhm. zrobili kopię wierną części, złożyli jeszcze raz, nie działał. O dziwo. Nie wiedzieli co poszło, nie tak. jak nie chcecie kart skin to możecie poczekać na RTX 4090-4090, który w pierwszych testach deklasuje RTX 3090 Titanium o 72% większą wydajnością w testach benchmarkowych oraz poborem prądu na poziomie pomiędzy 450 do 600W. Dla tych, którzy nie mają waty, to dużo. To dużo, to prawda. Może Będzie trzeba agregat przed domem postawić do karty taki... Cieszmy się, że jesteśmy w Polsce, a nie gdzieś tam w Stanach, bo tam nie na napięcie mniejsze w gniazdkach. To i tych watów przez to mniej tam jakieś trzeba pewnie będą musieli sobie wstawiać oporniki czy inne gówna, żeby to, czy inne rzeczy, żeby to tam działało jakoś ładnie. Cena zależy, jaka będzie, i tak jak mówisz, o ile zwiększą się rachunki za prąd w domu, i jak przekonać mamę, że warto będzie płacić podwójny rachunek za prąd, za to, żebyś mógł oglądać sobie Unreal Engine 5. Grzać kartą, nie grać węglem. I tego, i tego nie ma. Karta wiesz, i tak po mocy. Co ciekawe, czy można trzy koła dofinansowania dostać w takim razie. Na tą Właśnie. Na tą karta. <laughs> Bierzemy. No. I dobra wiadomość ze świata, też mówiliśmy Wam o, ostatnimi czasy o tym, jak. Na brazylijskim konie gieryszkowym pewien prelegent zmienił w ostatnim momencie temat swojego wystąpienia. Miał mówić o przyszłości designu w grach, a powiedział o tym, że NFT i blockchainy w grach to scam i że to jest tylko próba wbicia się tego rynku do miejsca, które jest dla nich atrakcyjne, ale niedostępne. Mhm. I dobra wiadomość, Minecraft deweloperzy oświadczyli, że nie zezwolą w swoim tytule NFT i technologii blockchain. Moim zdaniem, światełko w tunelu świeci coraz jaśniej, poziom jest coraz bliżej, żeby tego nie było całe szczęście, bo im jakby głębiej idziemy w takie gry, które są skierowane dla młodszych odbiorców, gdzieś tam Robloxy czy Minecraft i zaczniemy tych młodszych odbiorców, wiesz, jakby wystawiać na całe to NFT i pokazywać, że to jest fajne, bo to można zrobić w Minecrafcie, to potem wykształcimy sobie armię ludzi, którzy będą myśleli, że NFT to dobra rzecz, a tego nie chcemy. Nie. Ogólnie. To tak musi być. A przemysł, w naszym społeczeństwie. Przemysł giereczkowy na szczęście no, gdzieś tam się od tego odbija. Dodatkowo doszedł Krach na rynku kryptowalut i nawet tak. gry takie typu play to earn, gdzie gdzie się hodowało kryptowaluty w formie różnych tam stworków, też teraz nie mają racji bytu. Od tego takiego boomu tak naprawdę NFT i tych wszystkich gier, earn to play i coś tam, coś tam minęło już jakiś rok ponad pewnie. Pamiętam, że wszystkie projekty, które wychodziły, mówiły, że oni w, w pół roku albo w rok mieli takie piękne roadmapy zrobione. W niesamowitej prezentacji PowerPointowej. Ja to robiłem w liceum myślę na takim poziomie rzeczy. Pisali o tym, że zrobił niesamowitą grę AAA, w której każdy będzie mógł zarabiać miliony dolarów na NFT i one będą, a nie ma do tej pory żadnej takiej gry, która wyglądałaby lepiej niż Roblox. I nie ma jakichś niesamowitych zarobków na grach opartych na NFT, tych, co były no, do tej tak. pory. Tak. Ani przykładów. Ale nie wiem, czy wiesz, że będziesz mógł mieć biuro we własnym domu, a dokładniej The Office. Wiem. Widziałeś z dioramkę z serii... Martwię L się już tak z tego powodu, bo widziałem również cenę tej dioramy. No to ja nigdy nie byłem, ale będę u kogoś, kto ma i powie mi to i owo. Wygląda y zajebiście. Wygląda super, nie no, jakby naładowane elementów, ja doceniam. Prosta konstrukcja bardzo i to trzeba pamiętać, że to jest jakby prosta rzecz, no bo The Office to nie jest jakiś super zamek. Cała masa figurek nawalonych z tego The Office jest w środku, więc... No to mi się podoba. Boję się, że to będzie kosztowało 570 zł według tego, co tak. gdzieś tam podają. Mam nadzieję, że to są takie, wiesz, sugerowane ceny detaliczne na oficjalnej stronie, a gdzieś tam w retailu to będzie sprzedawane troszkę taniej. Albo na Allegro jeszcze drożej. No, tak. I 1 października tego roku premiera i to jest seria Lego Ideas, czyli tam są zgłaszane różne pomysły fanów, ludzi, którzy się tym zajmują, a później są produkowane oficjalnie przez Lego. Natomiast w serii Lego Icons. Atari doczekały się swojego zestawu do złożenia kultowej konsoli Atari 260-2600 pamiętam tą konsolę. U niektórych w domach naprawdę się przywijała na 50. rocznicę powstania firmy. Bardzo ładnie to wygląda całkiem. Znaczy nie to nie jest jakaś duża ilość elementów, ale bardzo ładnie wygląda. Słyszałem w ogóle, że te Icons, te, te cała seria Icons. Bardzo przyjemnie się ją składa. Więc jak ktoś lubi się bawić w Lego i lubi nietypowe elementy, coś co nie jest jakby no składaniem kolejnego domku, czy, 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 czy samochodzika, czy biura? Tak, czy biura. No to tutaj będzie pewnie miał trochę zabawy i tam są często bardzo fajne ruchome elementy, i pewnie tutaj będą card i może joystick się będzie ruszał, będzie się można uderzać w joystick w domu. Każdy lubi ruszać joystickiem. A jak się nazywa Meksykań, z któremu ukradli samochód? Carlos. Szybciej niż w przypadku Wiedźmina, bo jeszcze przed premierą serialu fanbase tolkienowski twierdzi, że prezentowane kadry, a w szczególności Wyspa Numeron, wyglądają jak wyjęte z, z cudzysłów dowolnego fantazy, a nie Władcy Pierścieni. Już. A czy Władca Pierścieni to nie jest dowolne fantazy? To, nie. to jest kanoniczna rzecz, ale określili jakby. Nie dziwnego, że każde inne fantazy idzie drogą Władcy Pierścieni, bo Władcy Pierścieni jest bardzo dużą marką. Dlatego nie można zrobić jak każde inne fantazy. Aha, czyli inaczej. Musi być jakby Władca Pierścieni. Trochę cyberpunka. No nie wiem, co im przeszkadza. Nie? Ale już tam po prostu się rozpętuje, mimo że jeszcze nikt nic nie zobaczył. Ale wiesz, to jest to, ludzie mają w głowach od tam iluś lat swoje wyobrażenia tego miejsca, i każdy, wiesz, nawet gdyby każdy z tych, z, każda z tych osób, które napisała negatywny komentarz, usiadła i stworzyła swoją, jakby swoje wyobrażenie i nakręciła, to i tak by się nikomu to nie podobało. To jest chyba taki tytuł po prostu. Że to... Też tak myślę. Myślę, że to może być ciężko. Jeżeli nie zrobił jakiejś ogromnej kaszanki fabularnej, tak jak w przypadku Wiedźmina, powinno być nieźle, a przecież ten serial ma sięgać do losów... Przed. 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 Wstecz. Tak. Prequel, mam więc więc tak. tym bardziej. No. A jak mowa o losach wstecz i o dowolnym fantazji, może o to chodziło, to Światło Dzienne użył trailer Rodu Smoka, czyli prequelu gry o tron, który jest 300 lat wstecz przed serialem, produkowanego przez HBO, premiera serialu 21 sierpnia na HBO Max. Ostatni sezon gry o Tron to jest niesamowita opowieść o tym, jak można zabić wieloletnie, wieloletniej jakby yy, markę, której, z, którą jest gra o Tron. Miliony fanów na całym świecie, masa gadżetów. A teraz nikt w ogóle nie rozmawiał Grzotron przez ten mm -hmm. piękny finał, który tam się odbył. No to z tego powodu na pewno, natomiast tutaj jest gdzieś powrót, a już tam gdzieś George R.R. Martin mówił, że to tam się nie zgadza z książką, że to tam finał powinien być inaczej. A co miał powiedzieć? To po jest tam pozmieniane i tak dalej, więc. No ale on jest zajęty robieniem Dark Soulsów, więc. A no tak. I wiesz, no robił Elden Ringa <laughs> i, i, i całą tą. Najzabawniejsze jest to, że wychodzą jakieś fantazy tworzone na niesamowitych markach, tak jak Tolkien i o Tron, a tu wjeżdża zwiastun filmu Dungeons and Dragons Honor Among Thieves wygląda 100 razy lepiej niż to wszystko. No. W środku dobra muzyka dobrana do tego, mm, dowcip wstawiony, tak jak to powinno wyglądać, vibe Indiana Jonesa, y, tych filmów, w których Harrison Ford grał. Potwory, które znasz, no bo jakby jeżeli siedzisz w tym świecie, no to wiesz, Gelatin Cube, tam jest ten wielki, y, oczywiście klasyczne gdzieś tam postacie, trochę taki Robin Hood, faceci w rajtuzach I, mam, i to się będzie pewnie dobrze oglądało, premiera w marcu 2023 roku w kinach. Ja się jaram i myślę, że nawet bym się przeszedł do kina. Tak, no z tego trailera jak fajny film, po prostu. Szczególnie, że Dungeons and Dragons to jest właśnie te dowolne fantazje, a <coughs> główne fantazje, które bardzo lubię, bo nie musi się na nic napinać. A po właśnie na to chodzi, je. dokładnie to, co powiedziałeś. Oni <laughs> wiedzą, że są sztampowym fantazjem, no bo są na tyle dużą marką, że wszyscy od nich brali rzeczy, więc robią sztampowe fantazy po prostu. I, 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 i proszę. Jest, no. i chyba będzie dobra, ale film zobaczymy sam sobie. Wiec. O, tak, no. No to nie idziemy do kina. Nie będziemy o tym no. mówić. No. Pójdziemy, jak nikt nie będzie patrzył. Z Mariuszem. Pod kocem. Tak. Będziemy Na pod to podwójne siedzenie z tyłu. Dobra, a jak mowa o filmach i kinie, to fani Falauta odnaleźli plan zdjęciowy zbliżającego się serialu i po scenografii można wnioskować w raliach, której części będzie odbywać się akcja. Ja jak sobie zobaczyłem, zobaczyłem ten taki parking postapokaliptycznego supermarketu, to w pierwszej kolejności pomyślałem o... Do... Jedynych słusznych, nie żartuję oczywiście, a najciekawszych częściach, czyli właśnie jedynce i dwójce, mm -hmm. natomiast tam jest y, szyld Super Duper Mart i to są sklepy, które pojawiały się w trzeciej i czwartej części, więc może chodzić o Nowy Jork, czyli trzecią część, albo o Capital Wasteland czyli czwartą część. No tak. Hmm. I a co jeszcze z Przepraszam, bo kiedyś nie shoty z Nie, no super to wygląda. i To było w centrum <laughs> tak. miasta gdzieś. Tu jest plan, tu kręcą, a tutaj sobie samochody jeżdżą, bo ekspresują z tyłu. Urbelki ćwierkają o tym, że protagonista Star Wars Jelly Fallen Olden, Karl Kestis, może dostać swój własny serial show w Disney Plus. Kupisz dla tego powodu Disney Plus, Mariusz? Nie. Ja też. Nie przekonali mnie. To, tak. co robią z uniwersum Star Wars, to ich sprawa. Nie musi być moją. No i tydzień temu mówiliśmy o nowym Netflixowym owym z Żółwiami Ninja, A już dziś mamy przyjemność zaproponować wam CG i Szorca, zrobionego przez fanów w reżyserii i produkcji Magnusa Endlunda. I to się nazywa. TNT tn The Last Ronin. Taki krótki filmik, tam można sobie zobaczyć. I jak chcecie podrążyć, podubać, to może znajdziecie więcej. Zabawne jest to, że jak obejrzałem tę animację zrobioną przez amatora, y... znaczy amatora, pewnie nie amatora, jakby Bo tam tylko... całykę, no, no, tam, no tak, tak, tak. Ale dużo przyjemniej mi się to ogląda, niż ta, te anime, tak. które widzieliśmy oficjalnie robione. To prawda, no i może być z tego coś sporego. Tak. Z zobaczymy, co jeszcze wyrośnie, no ale faktycznie. No... Tyle. I tyle. Setny Game Guest. Yeah! Jesteśmy starymi dziadami. Oficjalnie. My zobaczymy się w tym zestawie za czas jakiś, bo jest sezon ogórkowo-bananowy. Zrobiliśmy stówkę, na razie, <laughs> kontrakt <laughs> A Mariusz może dla Was jakąś niespodziankę. a ja Mi nie chcę powiedzieć jaku, więc nie będę drążył. Może. Będzie OnlyFans. Założone. No. To tyle na dziś. Dziękujemy bardzo. Kończymy, bo jesteśmy na mroźnym Podlasiu, jest 30 stopni za oknem. Tak. I ledwo siedzimy. Y... Dlatego będziemy stać. Ale piękny, i nam no, jeszcze na koniec. Cześć. Nara! <grym>